Siemaneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wchodzimy do samochodu. Do Mazdy. Zamykamy drzwi. I mamy pierwszą usterkę. Nie otwierają się. Więc... O, teraz nie wyjdę. Muszę wyjść w drugą stronę. Te się ładnie otwierają. Otwieramy. Dzisiaj się zajmiemy naprawą tego elementu. Ściągniemy sobie boczek ładnie i zobaczymy, co tu się wyprawia. Już kiedyś chyba był ściągany. Tutaj jest takie dziwne. Dobra, umiejscowię kamerę i widzimy się za chwilę. Jestem ponownie, jednak nie rozbieramy tego elementu, ponieważ drzwi zaczęły działać. O, one się otwierają, a to z powodu tego, że zacząłem rozbierać trochę. Wciągnąłem tą klameczkę, no to okna. I zacząłem rozbierać tamtą stronę i odkryłem jeden patent. W tym oto miejscu jest taki przełącznik. Jak jest tak, to ta klamka nie będzie chodzić. I tyle czasu jeździłem z tym. Zawsze komuś otwierałem drzwi i się okazało, że to jest takie coś. Dobry patent. Jak się, nie wiem, ma dziecko albo coś. Szczerze mówiąc, o tym nie wiedziałem i myślałem, że coś się dzieje tam, a jednak nie trzeba będzie rozbierać. Tu patrzcie, teraz chyba jest. Teraz chyba można to otworzyć, a teraz zamkniemy się. O no. Nie można otworzyć. Klikamy tutaj, zamykamy się i działa. Szczerze nie wiedziałem o tym patencie, dopóki się bardziej nie przyjrzałem temu. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Krótki odcinek. Nie nagrywałem nic przez ten cały tydzień, ponieważ byłem chory. Chciałem nagrać parę rzeczy związanych z wymianą oleju, ogarnięciem tego podwozia i w ogóle, ale niestety choroba zabiła. Byłem na zwolnieniu, musiałem brać leki, więc teraz jeżeli pod tym filmikiem dobijemy 100 łapek w górę, to zaczniemy od wymiany oleju albo ogarnięcia tego nadwozia, podwozia znaczy się, i zrobimy jeszcze parę innych rzeczy, bo planuję zrobić właśnie w Mazdzie tą oto rdzawkę. Zobaczcie, jak mi to wyjdzie. Jakąś szpachlę, bo z poparki nie mam, jakoś to nie wiem. No dobra, to by było na tyle. Obeszło się bez ogarnięcia tych drzwi, a jeszcze zobaczymy, czy z drugiej strony jest tak samo. Jest tak samo, widzicie, no, to zamykamy. Jeżeli pod tym filmikiem dobijemy 100 łapek, to nagrywam kolejny odcinek i mamy trzy opcje: ogarnięcie oleju i filtrów, ogarnięcie tego podwozia, albo zrobimy po prostu sobie tą oto rzecz. Jeszcze opony, jeszcze nie zimowe do wymiany. Dobra. Jeszcze z ciekawości chciałem nagrać jedną rzecz i zobaczyć, czy w Audi jest tak samo, bo szczerze mówiąc nie wiem i chcę się przekonać. Otwieramy, patrzymy, czy gdzieś tu jest takie coś samo. O, jest. Jest też taki sam przełącznik. A, normalnie jestem zafascynowany tym. Jest jeszcze obrazek dziecka. No, to pięknie, a ja o tym nie wiedziałem. Czuję się teraz trochę głupio. Dobra, ludzie, wiecie co robić. Jak się dobije, to robimy kolejny odcinek. Na razie.